Już po raz 13 odbył się konkurs literacki pod nazwą Ambrożiada, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną imienia Ambrożego Grabowskiego. Konkurs skierowany był zarówno do dzieci, jak i dorosłych, a tematem przewodnim był rok Janusza Korczaka. Projekt konkursu literackiego zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych zrodził się już 13 lat temu, bo to jest właśnie była 13. edycja. Pomyślany był jako konkurs zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, właściwie dla wszystkich wiek grupowych, grup wiekowych bez ograniczenia. I także staraliśmy się nie ograniczać tematów, dlatego że no, fantazja twórcza z narzuconym tematem czasami ma podcięte skrzydła, ale bywa, że sugerujemy temat. Wtedy, gdy mamy jakąś rocznicę w danym roku, albo na przykład, gdy była rocznica naszego miasta. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Poezja, w której można było złożyć od 3 do 5 prac, oraz proza, gdzie oceniono tylko jedną pracę każdego uczestnika. Troszkę inaczej patrzy się na grupę dzieci, która dopiero startuje, prawda? Więc tutaj liczy się poprawność stylu, ortografia, pomysł, wyobraźnia dziecięca, ale też pomysł na wykonanie na przykład książeczki literackiej. Dzieci bardzo lubią się w to bawić. W konkursie, który zaraz będziemy rozstrzygać dla dorosłych, tutaj są znacznie większe wymagania, bo tu już patrzymy na środki poetyckie, żeby nie tylko w sposób prosty wyrazić treść, którą często z serca bardzo szczerze się przekazuje i takie wiersze też są ładne, ale na przykład umiejętne stosowanie środków poetyckich, takich jak metafora, epitety, parabola.